zakończył swą technologiczną ścieżkę. W elektrowni atomowym Stosie działa 12 tysięcy zaworów. Historia energetyki jądrowej udowodniła, że scenariusz arcypoważnej awarii może zacząć się od faktu wysiadł zawór. Atom jest zbyt niebezpiecznym partnerem, dlatego obróbka metalu jest jednocześnie jego torturą. Algorytm bezpieczeństwa testuje każde ogniwo. Widzisz, to metalowe mięcho, rzeczywiście, to metalowe mięcho elektrowni jądrowej oczywiście jest niezwykłej jakości. Ja myślę, że to jest tak, że wiesz, te wszystkie pokazy, te wszystkie badania jakby to jest no, dowód dla tych, którzy nie są przekonani do końca, że mogą się przekonać. Że co, że trzeba zrobić coś takiego, żeby tym wszystkim sterować? To jest potworne, to jest po prostu... No, to jest potworne, to jest normalne, no. To jest, wiesz, szereg przełączników, jeszcze komputery nad tym wszystkim działające, no ostatecznie nie może tym sterować armia ludzi, zobacz. Trójka, prawda? No tak. Steruje całością. Trójka i w momencie, kiedy coś się zaczyna dziać, no i właśnie, stało się. Awaria. Odcięcie kompletne zasilania, dlatego było przez moment tak ciemno, zasilania wszystkich linii przesyłowych, które docierają do elektrowni i wychodzą z niej. W związku z tym siadają wszystkie urządzenia sterownicze, przestają działać pompy. Zaczyna się kłopot ze sterowaniem i po to, żeby odzyskać siłę tej elektrowni, odzyskać możliwość kontrolowania tego, trzeba włączyć silniki dieslowskie. Powinny się włączyć same, nie włączyły się, też awaria, więc operator musi włączyć je ręcznie. No, tętno 160 mają ci ludzie, którzy tutaj biegają koło tych urządzeń. I tak to właśnie wygląda, naprawdę. Wydaje mi się zresztą, że w tej sytuacji trzeba zatrzymać także sam reaktor. Oczywiście, on moc termiczną ciągle daje. Dlatego, że elektrownia w tym momencie została odcięta od wszystkich źródeł zasilania, zdana na własne, wyłącznie własne silniki dieslowskie produkujące energię elektryczną. I dopiero w momencie, kiedy ta energia zaczyna docierać do paneli kontrolnych, można powoli przystąpić do likwidowania skutków awarii, ale naturalnie reaktor trzeba wyłączyć. No ale dobrze, ale popatrz, mówiłeś. Kompletne zaćmienie. No dobrze, doskonale, tylko że mówiłeś, że nawaliło coś w systemie technicznym, a jednocześnie ludzie sobie jakoś spokojnie z tym dają radę. I ty też siedzisz nie za bardzo się denerwując. Oni z tego wyjdą, ja i wychodzą elegancko. Stalowe nerwy. Gdzieś dalej ludzka załoga wybrnęła z labiryntu awarii. Wskaźniki regulatorów, tablice światełek znów stały się sympatyczną mozaiką. Tam ryzyko to kanonada syren, ludzka krzątanina, zaś prawidłowe reakcje obsługi to usypianie rozbudzonego demona. Oto jego legowisko, wnętrze reaktora. Einsteinowskie MC kwadrat w tym kociołku pichci energetyczną strawę. Atomowy stos jest tutaj, a to stanowi wyzwanie dla jej materii, by pewnie niczym z domowej grzałki odbierać ciepło. Wnętrze wykłada się dodatkowym stopem. Termiczne bombardowania, skoki temperatury rodem z gwiezdnych wojen. Taka będzie skala energetycznej burzy. Atom jest arcywymagającym partnerem. I dlatego każdy technologiczny krok poprzedza ciąg laboratoryjnych testów. Algorytm bezpieczeństwa nie obejmuje słowa pośpiech.
Gwarancja to termin najważniejszy, niczym magiczne zaklęcie powtarzane w każdym miejscu atomowej technologii, przy każdym urządzeniu. Inżynierowie tłumaczą go zawsze tak samo, jako ciąg nieustających testów, przy których średniowieczne tortury to fraszka. Litości dla materii. Tego nie zna technologia produkcji reaktora, bo nie zna jej atom. Spaw może puścić przy określonym progu siły. Ani wcześniej, ani później. W tym miejscu fachowcy cynicznie rzekną w określonej tolerancji. Jakby złe duchy rozpętały się nad materią. Wejrzenie w mikroskalę. Struktura spawu w wielkim zbliżeniu. Brak pęcherzyków, nieciągłości, znamionuje klasę. Werdykt. Dopuszczony do gry z atomem. Nie zawiedzie. Pewny. Bezpieczeństwo to jak rozciąganie łańcucha. Wszystkie ogniwa muszą wytrzymać, choćby się smażyły w atomowym stosie. Pokrywa reaktora. Obróbka otworów na pręty sterujące wykonywana jest z dokładnością tysięcznej części milimetra. To tak jakby na 10-kilometrowym torze ważny był każdy milimetr. Pewne jest, atomy nie mogłyby jeździć po kolejowych szynach. Kotły reaktora. Wytwornice pary. Najczystsze kryształy materii złączonej z pawami. Ważą dziesiątki ton. Współczesne sezamie, otwórz się. Test na cały